Cześć. No dzisiaj przygotowałem dla Was film, na którym pokażę autoterapię, która będzie związana z objawem rwy kulszowej. O samej rwie mówimy bardzo często, dlatego że bardzo często też pracujemy z pacjentami, którzy akurat cierpią z tego powodu. Stosunkowo rzadko z kolei okazuje się, że jest to taki problem prawdziwy, tej prawdziwej rwy, gdzie problem jest faktycznie związany z uszkodzeniem krążka, z uciskiem bezpośrednio, bądź też zaburzeniem takim zaburzeniem płynowym samego korzenia nerwu kulszowego. Z kolei bardzo często są to problemy dotyczące tak naprawdę układu mięśniowo-powięziowego i są też sytuacje, kiedy na przykład nie ma nas w gabinecie, czy też chcielibyśmy coś podpowiedzieć naszej rodzinie, czy naszym pacjentom na odległość, wtedy kiedy nie jesteśmy w stanie za bardzo tutaj jakoś im pomóc. Także pokażę Wam, jak pracować samodzielnie z dwoma mięśniami, które bardzo często taką dysfunkcję potrafią wywoływać, bądź też dawać bardzo podobne objawy, które są z objawem rwy kulszowej mylone. Oczywiście jeden z tych mięśni bardzo znany, mięsień gruszkowaty, jak wiecie, bardzo często potrafi powodować taki problem przez bezpośredni ucisk, przez swój zwiększony tonus, ograniczać przesuwalność samego nerwu kulszowego i powodować takie dosyć przykre dolegliwości. Więc z nim akurat dość łatwo jesteśmy w stanie pracować samodzielnie. Drugie takie miejsce, które też może dawać dość podobne objawy rzutowane, jednakże o innym jak już charakterze samego bólu, będą to punkty spustowe umiejscowione na mięśniu pośladkowym średnim. Dlatego warto w to miejsce także zaglądać w trakcie konwencjonalnej terapii w gabinecie. Tak, ale też kiedy coś takiego przytrafi się nam, czy też naszym pacjentom, możemy sobie spróbować pomóc sami. Czego do tego będziemy potrzebować? Tak naprawdę jedyne co to gumowa piłka. Może być troszeczkę większa piłka, tak jak do lacrosse. Oczywiście jeśli takiej piłki nie mamy, dobrze sprawdzą się też takie odrobinkę większe piłeczki gumowe, tak jak możecie znaleźć chociażby w automatach w większych sklepach. Cała terapia tak naprawdę będzie polegała też na tym, żeby takie nadmiernie napięte, skurczone mięśnie porozbijać taką piłeczką jakby bezpośrednio masą swojego ciała. Jak będziemy to robić? Oczywiście mięsień pośladkowy średni najczęściej takie punkty spustowe będzie miał dosyć wysoko przy samym talerzu kości biodrowej i też tam będziemy takich punktów szukać. Dobrze jest oczywiście samemu sprawdzić na sobie, gdzie te punkty mogą się znajdować. Dobrze też pamiętać o tym, że punkt spustowy jest takim miejscem, które jeśli uciśniemy, to dolegliwości rzutowane najczęściej będą się zwiększać. Będzie występował taki ból o charakterze właśnie rzutowanym gdzieś w dół i najczęściej będzie on miał bardzo podobny przebieg do przebiegu samego nerwu kulszowego. Najczęściej kończy się w okolicach samego dołu podkolanowego. Także jeszcze szybka powtórka z podstaw anatomii, zanim tych miejsc będziemy szukać na sobie. Więc mięsień pośladkowy średni będzie tym, który będzie wyścielać ten fragment talerza kości biodrowej po stronie zewnętrznej i mniej więcej w tym górnym obszarze będziemy szukać punktów spustowych i punktów maksymalnie bolesnych odpowiadających właśnie za ból czy to samego odcinka lędźwiowego kręgosłupa, czy też taki ból promieniujący w dół do dołu podkolanowego.
od razu właściwie niżej, bezpośrednio pod mięsień pośladkowym średnim, od tylnej, od grzbietowej strony kości krzyżowej będzie odchodził mięsień gruszkowaty, który będzie przechodził przez miednicę i kończył się na krętarzu większym kości udowej. Także interesuje nas generalnie ten obszar. Także tutaj wyższy przedni mamy taki cały wachlarz rozchodzący się mięśnia pośladkowego średniego pod mięśniem pośladkowym wielkim i jakby bezpośrednio pod nim leżący mięsień gruszkowaty. I oba schodzą do krętarza większego na kości udowej. Kolejną taką dość dobrą wskazówką anatomiczną, jeśli z jakichś powodów punkty kostne nie są Wam szczególnie dobrze znane, albo jeśli nie potraficie ich akurat u siebie jakoś dość łatwo wypalpować, będzie znalezienie miejsca, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę i zaczyna się wypukłość pośladków. Tak, także będzie nas interesować oczywiście strona, po której pojawia się ból. W przypadku bólu takiego centralnego kręgosłupa lędźwiowego prawdopodobnie będziemy musieli popracować i z jedną i z drugą stroną. Jeśli ten ból wyraźnie rzutuje do jednej ze stron, wtedy oczywiście po tej samej stronie pracujemy. Także od razu, kiedy zaczynają się mięśnie pośladkowe, będziemy wsuwać taką piłkę bezpośrednio w to miejsce, tak, pod krawędzią talerza kości biodrowej. Teraz tak, paradoksalnie nim taka piłka jest większa, tym jak pracujemy troszeczkę płycej i jest jakby to mniej bolesne w odczuciach. Generalnie raczej piłek do tenisa nie polecam, są raczej zbyt miękkie i zbyt duże, żeby akurat popracować jeszcze z samym mięśniem gruszkowatym, chyba że naprawdę nie mamy trochę twardszej piłki pod ręką. Na pewno taka będzie trochę bardziej efektywna. I co teraz będziemy chcieli zrobić? Będziemy szukać, oczywiście już mamy tutaj piłkę wsuniętą, jeśli wcześniej też sobie takie miejsce znaleźliśmy badając palcami, będzie znacznie łatwiej. I teraz każde z takich bolesnych miejsc możemy próbować takimi okrężnymi ruchami jakby sobie samemu opracować, porozgniatać takie miejsce. Powinniśmy też pamiętać o tym, że powinniśmy gdzieś tak balansować na krawędzi już takiego dyskomfortu i bólu. Za bardzo w ból nie chcemy wchodzić, zwłaszcza, że już jakby sama sytuacja może być dosyć bolesna i nawet nie ma za bardzo takiej potrzeby, żeby to było bolesne. Będziemy też w takim miejscu skupiać się, wszystkie te miejsca, które bolą bardziej, w nich będziemy chcieli zatrzymać na troszkę dłużej naszą uwagę, naszą pracę. Mniej więcej do momentu, kiedy poczujemy, że ten ból albo znacznie zmalał, tak przynajmniej o połowę, albo jak poczujemy, że ten ból oczywiście troszeczkę się zmniejszył, ale też jakby zmienił zupełnie swój charakter. Na początku często to będzie ból, który, jak już mówiłem, będzie nasilać dolegliwości te nasze pierwotne. Później jakby to samorzutowanie powinno się zmniejszać, ale też sam ból już nie powinien być odczuwany jako taka ostra szpila w tym miejscu, a raczej już coś jakby na smak tego bólu będzie przypominał nam jakby siniak, który mógłby w takim miejscu się pojawić. Oczywiście jeśli spojrzymy w to miejsce, jeśli wykonaliśmy wszystko prawidłowo i za bardzo nie znęcaliśmy się nad swoimi własnymi tkankami, to o żadnych siniakach tutaj nie powinno być mowy. Polecam też na początku przynajmniej robić to przy ścianie. Też uprzedzam pytanie, dlaczego nie na podłodze. Oczywiście cały czas chodzi o naszą masę ciała, więc jeśli sytuacja już jest dosyć ostra i jeszcze na takiej piłce chcielibyśmy się porolować całą naszą masą ciała, mogło to by być stanowczo zbyt bolesne, jak na sam początek. Jako że mięsień gruszkowaty leży jeszcze troszeczkę głębiej, tutaj lepiej sprawdzi się taka trochę mniejsza piłka niż do lacrosa. Też jak będziemy tego miejsca szukać? Gdzie będzie sam mięsień gruszkowaty? Więc jeśli zaczniemy sobie palpacyjnie badać naszą kość krzyżową, tam gdzie jeszcze wyczuwamy, że jest taka mocno wyczuwalna jeszcze zanim zacznie się szpara pośladkowa. Od tego momentu
powinniśmy zejść troszeczkę do boku i tutaj, gdzie będziemy głęboko starać się uciskać te miejsca, to najprawdopodobniej znajdziemy takie jedno bardziej napięte pasmo, bardziej tkliwe niż otaczające je tkanki i najprawdopodobniej to właśnie w takim przypadku będzie mięsień bruszkowaty. Więc też w takie miejsce będziemy chcieli umieścić piłeczkę i będziemy chcieli też wzdłuż jakby samego mięśnia, czyli od kości krzyżowej do boku, mniej więcej do krętarza, będziemy chcieli takie miejsce porozgniatać. Tutaj oczywiście, jeśli nie jesteśmy w stanie tego wyczuć od razu i czasami gdzieś tam nam ta piłeczka zjeżdża, tym się nie przejmujemy, pracujemy generalnie do skutku. Tutaj też dobrze by było, żebyśmy nie pracowali z drugiej strony zbyt długo, tak? Bo mogłoby się to okazać, że jednak na drugi dzień, jeśli chcemy przedobrzeć, to taki siniak mógłby się pojawić. Tak? Także zazwyczaj dosłownie kilka minut pracy na jedną stronę będzie to już przynosiło całkiem fajne, przyzwoite efekty. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że też takie klimaty autoterapii Wam się spodobają. Mam nadzieję, że będziecie mogli w ten sposób, jeśli przyjdzie kiedyś taka potrzeba, pomóc samym sobie. Jest to też bardzo fajne ćwiczenie, które pokazuje pacjentom, żeby mogli wykonać je samodzielnie w domu, do czego też Was zachęcam. Zachęcam Was też do klikania subskrypcji na naszym kanale na YouTubie, także miło będzie zobaczyć, jeśli klikniecie łapkę w górę na Facebooku, jeśli zostawicie swój komentarz. Czekamy też na Wasze propozycje, jakie chcielibyście zobaczyć filmy, na przykład związane z autoterapią, czy też innymi ciekawymi tematami fizjomasażowymi. I tyle. Do zobaczenia w przyszłą środę. Cześć.